Witam serdecznie na kanale Picasso. No i mamy Settlersi w średniowieczu. Przesuwamy granice, także tym razem byliśmy zaatakowani przez całą armię z taranami, więc no trzeba jakoś to odpowiedzieć, więc dzisiaj będziemy zajmować się wojskiem. Dobra, jesteśmy tutaj, jeżeli chodzi o wojsko, czyli jesteśmy tutaj przed naszymi koszarami. No i trzeba by te koszary szybko ulepszyć. Nie jest to aż taki duży koszt, natomiast przede wszystkim zwiększymy zasięg, moc, trwałość, no i będziemy mieli więcej żołnierzy do dyspozycji, aczkolwiek jak tak patrzę, to jeszcze nie mamy na tyle funduszy za bardzo, żeby sobie pozwolić na to, żeby tych żołnierzy było bardzo dużo. Jednakże na pewno trzeba będzie to zwiększyć. Dobra. Powiedzmy sobie szczerze, tutaj ten duży obszar jest niebroniony praktycznie w ogóle, ale on ogólnie rzecz biorąc miał być niebroniony. Mogę sobie pozwolić na to, żeby te akurat rzeczy tutaj były. Jeszcze mogę sobie pozwolić. Natomiast będę chciał tutaj zrobić taki mniejszy, że tak powiem, oddzielony teren z tego względu, że będzie trzeba bronić te zbrojownie i tak dalej specjalnie, tak? No mamy już mniej więcej uregulowaną tutaj gospodarkę, ale no właśnie tych naszych rolników jednak będziemy jeszcze nadal stąd wywabiać. Z tego względu, że no, potrzebujemy, żeby tam zrobili mury dookoła, a co za tym idzie, po prostu pracować będą musieli gdzie indziej, w innych miejscach. Tutaj też, żeby to poprzenosić, tak, no to musi ktoś tam pracować, że tak powiem. I to jest z priorytetem, trzeba to zrobić, bo jak widzicie, no nasza tutaj wioska się rozrasta, a co za tym idzie, jak się rozrasta, no to będzie potrzebować też no obrony, a co za tym idzie, jak obrona, to i będzie trzeba zrobić żołnierzy, to będą większe wydatki, także powiem wam szczerze, że zaczęło mi nawet dobrze tutaj no, nie ścinać, że tak powiem. Znowu dęby nam wycięto. A no to trzeba będzie znowu dęby posadzić, tak. No widzicie, co chwilę nam te dekoracje zjadają, naszą dębową. No to trzeba odnawiać, tak, niech będzie. Trzeba, bo to są cenne drzewo, także wiecie, za jedną złotą sztabkę to niech będzie. Posadzimy te drzewa. Jakbyśmy mieli kupować, to by drożej wyszło. A dęby bardzo szybko rosną, także tutaj będziemy mieli z tym uciechę, że tak powiem. Jeszcze tutaj a jednak możemy gęściej to robić, te drzewa. Nie wiedziałem, że możemy tak zagęścić. Patrzcie, możemy gęściej dawać te drzewa. No i super. No i dobrze, zobaczcie, jakie piękne, duże dęby rosną. Do tego dorzucimy jeszcze te małe i będzie super. Chyba że będą od razu wycinać te i będą sadzić od razu, nie? Fajnie by było. No ale zimą akurat możemy sobie na to pozwolić. Przy okazji tam zrobimy jakieś inne eksperymenta, że tak powiem. No dobra. Stąd będziemy musieli przenieść tą. No i to rośnie nam na szczurowa ta epidemia. A co tu krowa robi? Ty serio? Tu krowa się... Z której strony tutaj? Ja tu muszę zwiększyć wielkość stadna. A jest maksymalna. Dobra. Ale tutaj wiecie, tutaj znowu się nie powiększyło, nie? Że tak powiem. No dobrze, no musi tak być, to niech tak będzie. Zrobimy sobie jeszcze jednego arborystę. Na pewno, bo jest nam potrzebny. Ale to już za chwilę. Tutaj przenosiny mamy, tu mamy z rzeczy. Dobra. A plagę gryzoniów powoli żeśmy wykończyli. Nie, no to tak zróbmy. Co by nie było. I okej. Wszystko mamy. Wiecie co? Ale ja źle robię, że tutaj zrobiłem. Dobra, to ostatni raz tutaj plantacja dębów będzie. Bo ja przecież mogłem tutaj zrobić tą plantację dębów. Bez problemu koło tego cmentarza. Tak wydawało się, że daleko ten cmentarz. Zrobiłem to raz, dwa, ciach, ciach, ciach i już jest ok. Już jest wszystko w porządku. Na trójkę wrzucimy. A co tutaj mamy? Ziemianki do polepszenia, tak. W międzyczasie jeszcze tutaj zrobiłem bednarza. I jak na początku nie potrzebowaliśmy tych naszych beczek, tak teraz już powoli zaczynamy odczuwać po prostu braki. A co za tym idzie? No mamy nowy dzień, 3 zwierzątka nowe. Dobra, tutaj też zwierzątko jest, no to dobrze. Tu przeniesiemy od razu, albo nie. A dobra. Potwierdźmy, jedno zwierzątko sobie przerzucimy. Tutaj też jedno zwierzątko przerzucimy. Nie, tu nie. Tu mamy limit. O tutaj. Albo tutaj no musimy na karmę przejść z tego względu, że no będziemy mieli głód. Tam widzicie, tutaj mamy niedostatki, że tak powiem. Trzeba prześledzić jeszcze te pola, bo zaczynamy, że tak powiem, no płodność mamy coraz wyższą w tym momencie, ale zaczynamy mieć braki. Braki przede wszystkim mamy tutaj ziarna. I tutaj o ile, no mamy dwa mniejsze pola z ziarnem, więc trzeba będzie to zmienić. Ostatni raz tutaj len dajemy. Ile my mamy tego lnu? Dużo mamy lnu? O, bardzo dużo. Także tutaj ostatni raz będzie len i później będzie przerzucamy na ziarno. Ponieważ raz, że ziarno nam jest potrzebne do chleba, i drugie to jest nam ziarno potrzebne jest, żeby że tak powiem, dla paszy tutaj, jako pasza, widzicie? I wystarczy, że mamy tutaj te rzodkiewki, I to nam powinno wystarczyć. Dobra, jak tam idzie nam Oj! Tak jest. Wiedziałem, że coś zapomniałem. Rolników zapomniałem odblokować. Dobrze. No, zaczyna być to jakoś tu... Zaczyna powoli to jakoś działać. Tutaj co to tam? Garbarnia. Płaszcze, tak. Płaszcze coraz mniej są nam potrzebne. Ale... Tutaj co tu mamy? Budynek garcarza. Garków nam mamy pod dostatkiem na razie. I tutaj mamy znowu. O właśnie, bardzo dobrze tutaj idzie. Będziemy sobie w ten sposób tutaj działać. Tutaj mamy co? Zagrodę i tu mamy dużo gliny i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Tu co tutaj mamy? Zero, zerówkę. A to specjalnie, bo tutaj jest specjalny po piachu. I tutaj piach będziemy przerzucać, jak tylko mam to się uspokoi, to tutaj będziemy piach przerzucać. O, proszę. I w ten sposób będziemy mieli to wszystko załatwione. Tutaj ta zagroda jest bardziej, no właśnie, no ale jest pusta. Jest duża, ale jest pusta. No właśnie. Jak tam z piwem? 520 robimy piwa. Aha, no i jeszcze ziarno do piwa jest potrzebne. Co niestety... No niestety... Już jest? Handlarz? Jeden już przyszedł. Co możemy ci sprzedać? Wszystko to, co bym nie chciał, ogólnie rzecz biorąc. Co mogę kupić? Też wszystko, co bym nie chciał. Oj, jest drugi handlarz, dobrze. Halabardy macie, tak? Dosyć tanie. My co prawda robimy, ale o, jest metal. Jest metal. Oczywiście, że kupimy metal, ale jeszcze zobaczymy, czy czasem nie uda nam się pohandlować tutaj. Świece, ubrania. Ubrania przede wszystkim sprzedajemy. No patrz, ale ma mało pieniędzy. Sprzedaj. Wyciągnęli od nas tyle kasy, hajsu nie, a teraz pieniędzy nie mają. A dobra, nie. Krówki możemy dokupić. No jak krówki mamy. O, moglibyśmy kupić, a 3 są tylko. No trudno. Ale nie, no dobra. Nie będziemy robić jakichś tutaj. No nie. No, dobra. Trudno się mówi. Trudno się mówi. Jedzie się dalej. No, nie mam takich rzeczy, które by ci się spodobały. Tak, dobra. No dobra. Ile tylko się da, to kupimy. Metalu lub do magazynu. Alabardy na razie muszą poczekać. No tanie są niby, ale trudno się mówi. Tanie są. Tanie są, bo halabardy. Ile tu zbrojowni? Tutaj jest zbrojownia. A to nie, to płytowa 20 kosztuje. No i tutaj zróbmy, zobaczmy ile halabarda 15. No to dobrze, że 15. A zobaczmy, obejrzmy ten obiekt w ogóle. No teraz to jest. Teraz to jest zamecek, nie? Fort, zobaczcie ilu ludzi możemy mieć. Oj, 24. No i pięknie. No i pięknie. Czego im brakuje? Jedzenia. No co wy to? Pięknie to wygląda. Dobra, okej. Będziemy o tym myśleć na pewno. Ale póki co to mamy znowu szczury, tak? Znowu szczury, znowu mamy... I tak w koło macie, trzeba by tego szczurołapa po prostu tutaj zrobić na dłuższy moment, tak? Już wszystko pozbieraliśmy i gdzie tam szczurołap jeszcze może iść? No nie, tu też nie. Tam. No dobra, możesz tam iść na chwilę. Tak czy inaczej jest to jest tu zrobione. Natomiast zobaczmy, ile tutaj jeszcze możemy przenieść na przykład gotówki. Trochę możemy przenieść gotówki. Dobra. Musimy liczyć się też z tym, że część tych zasobów, będziemy musieli pieniężnych, będziemy przeznaczyć na wojsko. No bo tutaj, wiecie, jak przychodzą do nas już 60-osobowe armie wymuszać na nas różne rzeczy, okupy, nie okupy, no to już zaczyna się nieciekawie. No dobra, weźmy dwóch jeszcze. Zobaczymy, co to się tutaj będzie działo. Mamy halabardy? Nie, nie mamy, ale tam robią halabardy i zbroje płytowe, więc pod tym względem będzie dobrze. No i oczywiście podwyższamy tutaj nam jakość, tak? Dobrze. Dobrze. No tutaj będzie w przyszłym roku. No i tak jakoś będziemy sobie to mogli zrobić. Dobra. To jedziemy na Szczecin. Dobra. No cóż zrobić, jak... Zobaczmy, jeszcze jedna... Nie mamy takich rzeczy, które byśmy mogli mu w sumie sprzedać, bo metalu nie będę sprzedawał. Metal mi się, żelazo mi się tam, nic mi się z nim nie stanie, a znowu zaczynają tam, dobra. Chyba, że trzeci przyjedzie. Czasem tak bywa, że trzeci jeszcze przyjeżdża, tak? No nie. Coraz więcej mieszkańców, także będzie ciekawie. Też, jeden sprzedam, tak? Dobra. Lepszy ryc, jak nie ma nic, nie? Koszyki mogą sprzedać mu i tak dalej. On kasy nie ma, przyjechał bezkasowiec, Za handlarz, który bez kasy przyjeżdża, nie? Tutaj już mamy następną zagrodę. Bardzo fajnie. Upały nadchodzą. Dobra. To tam sobie poradzimy jakoś chyba, nie? Czyli znowu mamy... Czekaj. Przyszedł trzeci, wiesz? No i ten też chce ubrania kupić, tak? I chce nawet sztabki, ale za tanio chcesz te sztabki. A może coś... nie pohandlujemy. Znowu nie pohandlujemy. A wiklina by mi się przydała. Tylko drogo ta wiklina trochę. Trochę drogo. Wiklinę kupimy. I tyle w tym temacie. I ta apteka jest cały czas niezaopatrzona. A z tego względu, że... I patrz, dopiero co wierzba mi kurczę stąd. A ja dalej kupuję tą wierzbę. A dziś kurde się wkurzam. Patrzcie, tyle kasy wydałem na tą wierzbę, a tutaj mi się dopiero co zniszczyła ta wierzba. To bierzecie ją czy nie? O ja. Dobra, przerzucimy tą wierzbę od razu, żeby nie było. coś nie do pomyślenia. Tutaj też tych zróbmy więcej. A, te krowy miałem kupować tutaj. No dobra, trudno się mówi. Aha. A tutaj możemy jeszcze te ubranka sprzedać. Co jeszcze możemy sprzedać? O! Dobra. Dobra. I w sumie to by było to. Dobra. Glinę na razie nie kupujemy, bo mam drogą. Natomiast tutaj te 3 krowy to bym kupił. Nawet za tą cenę, co on tutaj ma, no. Powiem szczerze. Bo to i tak się opłaca później na przykład na mięso zrobić albo coś. Do magazynu. No braknie na jedną, tak? Można by coś sprzedać. O, no dobra. Już sprzeda. A czekaj, bo to możemy zrobić inaczej. Przecież tam mamy o wiele drożej. Kup magazynu. I mogę przecież teraz w tym momencie tutaj sprzedać, tak? O, proszę. O, proszę. Widzisz, jak to sobie wymyśliłem. No, zobacz. Sprzedaj. I mam już na krowę, tak? O, proszę bardzo. Krowę. Kupiona krowa. A, dobrze. I jak już mamy krowę, to możemy coś tutaj jeszcze sprzedać. Na przykład te koszyki możemy ci tu sprzedać. Na przykład co jeszcze możemy sprzedać? No trochę gliny albo świec możemy ci sprzedać. Co prawda my świec nie mamy w tym momencie, no ale no dobra. Jak jest, tak jest. No, zwróciła się krówka. Zaraz będziemy krówkę po prostu przerzucać tam, gdzie trzeba. A właśnie... I tutaj już mamy pełne stado, tak? Już mamy pełne stado. I zaraz będziemy następne stado tworzyć, także gdzieś musiało nam się coś tutaj stać przy ataku, że nam te krowy po prostu wzięli i bardzo źle z nimi potraktowali, tak? No, że tak powiem. No... I dobrze jest. Aha, czekaj, miałem już lecieć. Szybciutko lecimy dalej. Czyli przychodzą trzeci ten. Przychodzi żywność. Nie mamy żywności. Jest jeszcze na 2 miesiące. No. Akceptujemy 8. Dobra, gdzieś tutaj mieliśmy tą... Warsztat meblowy, niech sobie tylu będzie. Ale tutaj już mamy szklarza i możemy zwiększyć się o 1, że tak powiem. A tutaj, jeżeli chodzi o te inne świece, coś ostatnio świec mamy mało. Co za mało. Czekaj, sprawdźmy. Sprawdźmy, ile my mamy w ogóle wosku. Dużo mamy wosku. Dlaczego tak mało świec jest? O. Czego nam brakuje? Przede wszystkim ziarna nam brakuje. Owoce leśne, warzywa okopowe, korzenne. No, to czekaj, do słoików ci co dają, to czekaj, chodź tutaj. A. Tutaj na razie musimy sobie z tym poradzić. Dałem, że tak, a powinienem dać tak i o tak, bo jabłuszek mamy dosyć mało. ogólnie rzecz biorąc, mniej niż warzyw. A przede wszystkim to mamy mało słoików, więc tu musimy zwiększyć ilość szkła. Jeszcze jedno. Zatrudniliśmy szklarza, będziemy tego szkła więcej robić. A tu, no, 30. Nie nudzą się, nie nudzą się. Znowu mamy atak. Dobra. Tym razem już nie pytali, czy będą nas atakować, czy nie, tak? No tak, no tak. Dobrze. Zmniejszymy prędkość, bo my tutaj obronę będziemy szykować. Aha. Od razu. Sześćdziesięciu sześciu napastników. No, to już potężnie mastu chcą zrobić. No co tutaj nie zdążyliśmy zrobić? Nie, Jezu. Jest zrobione. W międzyczasie trzeba pozbywać się. Teraz tak. Chodźcie tutaj. Gdzie jeszcze? Tutaj atakują. Gdzieś atakują jeszcze. Czekaj. Tu są na polach. Pola nam zaatakowali. Co wytną nam te zwierzęta? Czemu tych zwierząt, czy oni nie chowają? Tutaj też atakują. Dobra. Chronimy mieszkańców. Mieszkańcy są dla nas cenni. Gdzie są nasi? Przeszli już tutaj. Dobra, no to zróbmy tak. O, już tam nieciekawie jest. Już nieciekawie jest. 8. No tutaj powinni dać radę sobie nasze. A jakie jest uzbrojenie tych gości? Już, o widzicie, już chodzą z... Nie z kijkami, tylko z szablami chodzą, widzicie? Jakie szabelki mają. A. Nasi też mają szabelki, kolczugi, zbroje płytowe. A ci ten akurat nie ma zbroi płytowej. Ale większość ma. A kolczugę tutaj mają tylko. Ten ma zbroję płytową. Nie każdy jeszcze ma zbroję płytową. Tutaj później zapomnę o tym, że trzeba będzie to naprawiać, więc naprawiajmy. Dobra. Czy tutaj już przedarli się? Tak, przedarli się. Dobra. No co on tu nam rozwala? Oto skubaniec. Dobra. Przenieść załogę. Tutaj. No. Ekipa do ataku. Ale czemu on tamtędy lezie gdzieś tam? Tam lezą gdzieś boczkiem, no. Gdzie zaatakowali znowu? O, to widzę, że od wszystkich stron nas biorą. Dobra, no tutaj są wieże, to powinny sobie te wieże jakoś poradzić. Z kuszami są i co tylko. Te na wszystkie strony już latają. No. No widzę, że trzeba przestawić tą. Tutaj. Ojej. No dobra, przez bramę nam włażą. Jak tam? Trzeba będzie powołać jeszcze jakiś. No na razie może nie. Na razie dają radę. Z tymi opryszkami. Zresztą tutaj nie ma armii, nie? To 66 co prawda przyszło, ale z różnych stron. A tak to jak armia idzie z taranami, to już jest trudniej. No gdzie ci mieszkańcy kurczę tam łażą, no. Mieli się schować, tak? Mieli się schować. No tu już co prawda ataku już nie ma. I tutaj chyba też już się skończył, nie? Ci uciekają. Ci też uciekają. A te pewnie znowu bez... No jasne, jak zwykle, no. Dobra, uciekają. Odparliśmy atak. Dobra. Dobrze jest. No i teoria o tym, że słaby pług zostawiać, żeby tamtędy szli, poszła się kochać, no bo nie robią tak jak powinni. No trudno, Wagony i tutaj drugi wagon jeszcze dorzucimy. Niech oni sobie... Dobra, zazwyczaj te z wagonami, ci z wagonami są najszybciej, że tak powiem, obrabiani. Dobra, 4 tutaj też dorzucimy, a tu brakuje zbieracza. Tu wszystko ok i tutaj kogoś brakuje, jeszcze szklarz, dobra. Dobrze. Elegancko. No i co? No i trzeba by zrobić, trzeba by zrobić tutaj jednak obronę tego muru, no. Co będziemy tutaj się... Bo teraz to jeszcze chodzą tak jak chcą, ale przyjdzie armia, będzie problem, nie? Oni forsują jednak nam te. Tutaj by się przydało z raz, 2, 3, 4. 4 co najmniej. 4 co najmniej. Wieże. 330, 13. No dobra. Tam w komentarzach ktoś tam stwierdził, że przepraszam, nie pamiętam twojego niku, ale jak sobie tutaj znajdę, to ci jeszcze osobiście też podziękuję. Natomiast ja stwierdził, że gdzieś tak koło 1000 powinno być ludzi. Sobie na razie tego nie wyobrażam z jednego powodu, że po prostu już teraz jest ciężko utrzymać. Te 300 osób jak ten, może to ponaprawiali, wiecie, bo oni te aktualizacje jak robią, to od razu coś tam naprawią. No ale zobaczymy, co to będzie. Na razie, jest brak 22, jakie 22? 66 było przecież, nie? Jedna strona chyba jak atakowała. żadnego budynku tutaj takiego produkcyjnego mi nie zniszczono, więc o tyle może być lepiej. Dobra. A także pod tym względem elegancko. Już mamy po ataku, możecie szybciej chodzić. Tak, tak, wiem, już jest po. Przenieść zasoby. Dobra. Jak już sobie tutaj zrobiliśmy tak, że mamy możliwość tutaj przenoszenia, więc sobie przeniesiemy te studnie troszeczkę w bok, o, na przykład tu. Tą studnię na przykład też troszeczkę przeniesiemy, bo tam sobie domki jakieś postawimy, nie? A tutaj znowu też mamy problem. Dobrze, tutaj damy. No tu mamy takiej niższej kategorii, że tak powiem, blokadę, tak? Także też mogą się zasugerować, że teraz tutaj mamy najsłabsze ogniwo, nie? Aczkolwiek może i tak. Dobra, te dęby będziemy tam stawiać teraz. To w tym miejscu. O, proszę. Lecimy. Po jednym możemy wrócić. To wiecie, będzie przyjemniej. W tym miejscu to jest raz, a przede wszystkim funkcjonalniej, bo, że tak powiem, bliżej będziemy mieli do wyrębu. I to też jest dobre. Stop, szwagra biją. No i jak przychodzi zima, no to u nas rolników nie ma. Dobrze jest. Dobra. No więc co? No odparliśmy następny atak. Mamy większe koszary. Tak? Coraz większe będziemy robić. No i coraz częściej już mamy halabardy. No tak jest. Kusze. I kolczugi. Kolczugi na razie. I mamy też zbroje płytowe. Na... Tak sobie myślę, że dzisiaj skończymy, natomiast zapraszam ponownie do następnego odcinka. Sprawdźmy tylko jeszcze, ile tych płytowych jeszcze mamy. Mamy aż 9 kolczuk jeszcze, no to super, ale płytowych nie mamy w ogóle. Także rzadko nam robi, to znaczy się nie rzadko nam robi, tylko po prostu zbroja płytowa potrzebuje chyba czasu, nie? I przede wszystkim węgla. I tutaj może być ten problem może być, wiecie, że tych płytowych jeszcze nie mam. No. To co? Zwiększymy, nie? Zwiększymy, żeby to robili szybciej. Oraz, że potrzebujemy tych zbrój płytowych. A poza tym jeszcze trzeba sprawdzić, czy w ogóle my mamy coś takiego jak... No mamy, jak stal, żelazo, dobra. Ajajaj, dobra. A tutaj oczywiście ich damy do koszar, wróć do koszar. No i w tym momencie będziemy się żegnać. Fajnie, że byliście, fajnie, że ze mną graliście. Natomiast jeżeli mogę was o coś prosić, to dajcie mi w komentarzu, czy u was też tak kurczę ścina po 300 i czy macie z tym problemy w ogóle jakiekolwiek, bo powiem szczerze, zaczyna mnie to denerwować i niekorzystnie to wpływa na mój relaks, że tak powiem, przy grze. mowa jest, że będzie to lepiej, że będzie to zorganizowane, to jest wczesny dostęp, więc owszem, no, płaci się co prawda, no ale no za jeszcze niedopracowaną grę, tak? W czasie po prostu gry się, to się te wszystkie rzeczy, mankamenty wychodzą, tak? Dobra, no to trzymajcie się do następnego razu. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas ze mną, także hej, hej.